Film w głowie się nie mieści, naszpikowany jest przeróżnymi smaczkami, a twórcy zdecydowali się je zamieścić już na samym początku. Czy zwróciliście uwagę na numer widniejący na plecach Riley? Numer 28 nie jest przypadkowy, ponieważ Inside Out 2 jest właśnie 28 filmem studia Pixar. Oryginalnie numerem tym miał być numer 29, gdyż 28 produkcją miał być Elio. Finalnie z nieznanych przyczyn premiera została przełożona na rok 2025. Skoro jesteśmy jeszcze przy ekwipunku sportowym Riley, być może umknęło wam logo marki sportowej, której używają główna bohaterka wraz ze swoimi przyjaciółkami. Widzimy tu fikcyjną markę DMR, która jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwiska Jasona Demera, czyli jednego z głównych twórców całej warstwy wizualnej filmu. Swoją drogą jest to gość odpowiedzialny za powstanie takich tytułów jak Potwory i Spółka, Ratatouille czy Wall-E, więc przyznacie, że facet zrobił nam dzieciństwo. Wróćmy jeszcze do ukrytych ciekawostek z meczu otwierającego film. W jednym ujęciu w rogu ekranu widzimy dziewczynę na widowni, która najzwyczajniej w świecie, no, wymiotuje. I jest to żart umieszczony z woli jednego z pracowników studia, a ten sam motyw ukryty jest również w Toy Story 4. W scenie, w której ponownie widzimy wyspy osobowości z poprzedniego filmu, możemy zobaczyć, jak niewielka jest wyspa rodziny, a jak ogromna jest przy niej wyspa przyjaźni. Sugeruje nam to, że bohaterka filmu przychodzi okres dorastania, dojrzewania, a rodzice nie pełnią już w jej życiu tak istotnej roli jak wcześniej. Przyjrzyjcie się też używanej przez smutek lornetce, jest to najdokładniej lornetka Lenny z serii Toy Story. Pokój Riley to kolejne miejsce, w którym możemy znaleźć kilka ukrytych nawiązań. Widzimy tu bowiem plakat boys bandu Four Town, który część z was mogła zobaczyć w filmie To nie wypanda. Być może Riley oraz główna bohaterka wspomnianej produkcji, czyli Miley, żyją w tym samym czasie, kto wie. Zwróćcie również uwagę na te wszystkie gwiazdy przyczepione do ściany. Taki sam wystrój sypialni ma radość w kwaterze głównej uczuć. Pokazuje to niezmienny stosunek najbardziej uśmiechniętej emocji do bohaterki filmu i to, że dalej bezgranicznie ją kocha. W pokoju radości możemy dostrzec Bing Bonga wykonanego z origami. Jak pewnie pamiętacie, był to zmyślony przyjaciel Riley z dzieciństwa, który w poprzedniej części musiał niestety się poświęcić, ale jak widać nie został zapomniany. Nie możemy rzecz jasna zapomnieć o stojącym w kwaterze samochodziku, fikcyjnej sieci pizzerii Pizza Planet, który pojawia się w praktycznie każdym, jeżeli nie w każdym filmie ze studia Pixar. No nie wiem, na przykład w Toy Story czy w Autach. No jest praktycznie wszędzie. Rozwala mnie swoją drogą, jak w tej scenie Gniew macha pięściami przez sen i śpi na jakiejś cegle. Kiedy nagle zaczyna się dojrzewanie i pracownicy umysłu Riley przychodzą zrobić gruntowny remont, widzimy przez moment pianino spadające z sufitu. Nie jest to przypadek, ponieważ jest to pianino należące do Joey, czyli głównego bohatera filmu Co w duszy gra. Koszulka Riley, w której spała, to koszulka jej ojca z poprzedniej części. Na koszulce widnieje nazwa jego firmy. W scenie, gdzie rodzice Riley wiozą ją i jej przyjaciółki na obóz hokejowy, tata bohaterki robi to śmieszne, zalotne spojrzenie w stronę mamy, mówiąc, że mają dla siebie cały wolny weekend i pyta ją, co chciałaby w związku z tym porobić. Jest to oczywisty żart dla nieco starszej widowni, a który kwitowany jest odpowiedzią mamy, że mogą wspólnie posprzątać. Widzimy to wtedy śmieszne zrezygnowanie na twarzy ojca Riley. Zapewne wielu z was pamięta z pierwszej części W głowie się nie mieści, że kolorowa bluzka w paski, którą nosi główna bohaterka, była kolorystycznym odzwierciedleniem emocji żyjących w jej głowie. Żółty, czyli radość, niebieski smutek, czerwony gniew, fiolet strach, a zieleń odraza. Wielu natomiast zastanawiało się, co w takim razie na jej koszulce robi szósty pomarańczowy kolor, gdyż nie było żadnej postaci w takim kolorze. Chodziło tu o zapowiedź obawy, czyli nowej, szóstej emocji, która pojawia się wraz z dojrzewaniem. Jest ona barwy pomarańczowej, co sprawia, że wszystkie kolory z bluzki Riley mają już swojego odpowiednika wśród emocji. Obawa przyniosła za sobą dużo bagażu i tyczy się to jej bagażu emocjonalnego. Ponadto przyjrzyjcie się jej brwiom. Obawa i strach to jedyne postacie, których brwi nie są bezpośrednio umieszczone na głowach, a bardziej latają. Obie te emocje to emocje związane z zamartwianiem się i twórcy postanowili w ten sposób podkreślić ich podobieństwo. Wracając jednak do koloru nowej postaci, czy zwróciliście uwagę, że wiele przedmiotów i obiektów w tym filmie jest pomarańczowych? Szafki, stroje, meble, krzesła na widowni? Chodzi tu właśnie o rolę obawy i niepokoju w życiu dorastającego nastolatka.
Twórcy chcieli podkreślić, że kiedy wchodzimy w ten okres, zaczynamy odczuwać coraz więcej obaw i zmartwień odnośnie akceptacji społecznej, czy zwyczajnie przyszłości. Dlatego ten kolor pojawia się tak często, a sama obawa jest głównym antagonistą filmu. Skoro mówimy o nowych emocjach, zdecydowanie nie możemy pominąć osoby zazdrości. Zazdrość jest znacznie niższa od pozostałych emocji i posiada tylko 4 palce u dłoni. Ma to właśnie podkreślać, jak bardzo zazdrości innym ich atutów wizualnych, co dobrze zostało złączone z faktem, że jako jedyna przypomina wyglądem dziecko. Sugeruje to, że jest młodsza i zazdrości wszystkim starszym postaciom ich walorów, których ona jako dziecko jeszcze nie posiada. Zazdrość można śmiało uznać za drugiego antagonistę filmu, czego wyrazem może być kolor oczu obawy. We dwie są głównymi przeciwniczkami starej ekipy emocji i twórcy chcieli to subtelnie zaznaczyć m.in. poprzez danie obawie koloru oczu, odpowiadającego kolorowi skóry małej zazdrości. Kolejną nową emocją jest nuda, która w oryginalnej wersji językowej nazywa się ennui. Ennui to termin z francuskiego, który normalnie funkcjonuje w języku angielskim i oznacza nieco inny rodzaj nudy. Jest to coś jakby znużenie, brak ekscytacji, apatia. W wersji anglojęzycznej radość nie potrafi wymówić poprawnie imienia postaci i zamiast ennui nazywa ją onward, czyli po prostu po naszemu naprzód. Chodzi tu rzecz jasna o produkcję Pixara o tym samym tytule, powstałą w 2020 roku. Jakbyście nie kojarzyli, to jest ta animacja z tymi niebieskimi trollami, w sensie, no dobra, to są elfy, okej? Okay? Nad drzwiami do skarbca, do którego zostają wrzucone główne emocje, widzimy pewien napis wyryty cyframi rzymskimi. Pewnie już domyślacie się, o co chodzi. Jest to nic innego jak znane wszystkim A113. Jest to napis umieszczany jako ukryty smaczek w każdej produkcji Pixara. Dokładnie tak jak samochód Pizza Planet. Zapewne większość z was wie o tym, ale A113 to numer sal w kalifornijskim Instytucie Sztuk Pięknych, który ukończyło kilku animatorów i reżyserów Pixara. Ukończył go nawet sam Tim Burton, twórca m.in. Wednesday czy Gnijącej Panny Młodej. W skarbcu możemy napotkać takie postacie jak na przykład Bluffy, czyli gadający pies. I jest to jawny żart z serialu dla dzieci typu Dora Poznaje Świat i innych produkcji, gdzie postać zwraca się do widzów pytając ich o coś, choć wiemy, że i tak nie uzyskał odpowiedzi i przysięgam, że jest to mój ulubiony rodzaj przełamywania czwartej ściany. Dopełnieniem tej postaci jest jeszcze nerka na przedmioty o imieniu Pouchy, która gada i potrafi wymiotować pomocnym sprzętem, zupełnie jak Rico z Pingwinów z Madagaskaru. I tak samo jak Rico, Pouchy ma w posiadaniu dynamit, a nawet jak się okazuje w jednej z późniejszych scen, całe mnóstwo dynamitu. Poza Bluffym poznajemy też choćby Lansa, czyli wojownika z gry wideo, na którym Riley miała kiedyś crusha, a który bazowany jest na postaciach z serii Final Fantasy. Dodałbym jeszcze to, że tych dwóch strażników podświadomości to Frank i Dave, którzy pojawili się już w poprzedniej części, choćby w scenie kłócenia się o to, który ma czyj kapelusz. Głosu użyczają im Frank Oz, czyli legendarny głos mistrza Jody, oraz Dave Gowils, niezwykle znany głos Muppetów. Jako żart, aktor Frank podkłada głos postaci Dave'a, a Dave postaci Franka. Czy wiecie, czemu reakcja od razy była tak mocna na łódkę z brokułów? Wiemy, że ta postać ma obiekcje do wielu rzeczy, ale brokuły są czymś, czego nie cierpi najbardziej. Pamiętacie scenę z pierwszej części, gdy mała Riley miała jeść brokuły? To właśnie pierwsza scena, w której pojawiła się od razy. I jej awersja do brokułów się nie zmieniła. Co jest niezłą ironią, zważywszy na to, że sama jest cała zielona. W jednej ze scen widzimy tak zwaną górę Crashmore, która bezsprzecznie nawiązuje do amerykańskiej góry Rushmore, na której znajdują się podobizny prezydentów Stanów Zjednoczonych. W umyśle Riley są to jednak ten chłopak z końca pierwszej części oraz krótkometrażówki Pierwsza randka Riley, spotkany już w omawianym filmie waleczny, turlający się wojownik Lance, jeden z chłopaków z Fortown, no i jest ten czwarty, wobec którego niestety nie mam pewności. Pewne źródła w sieci mówią, że to ten wymarzony chłopak głównej bohaterki, który był taśmowo wytwarzany na linii produkcyjnej i który pomógł radości w poprzedniej części. Cóż, możecie ocenić sami. Zostańmy tu jeszcze na moment, ponieważ zaraz obok zobaczyć możemy prezentowany już w poprzedniej odsłonie serii Ford z poduszek, który tym razem przekształcony jest na bazę operacyjną pracowników Obawy. Obawa została ukazana tu niczym wielki brat z orwellowskiej dystopii. Jako wielka twarz na monitorze, która mówi wszystkim, co mają robić i która nieustannie monitoruje pracę swoich podwładnych. Ostatnią rzeczą, którą mogliśmy odnotować, jest rozwalenie ekranu stołkiem, na którym przemawia Obawa w momencie, kiedy pracownicy dokonują buntu. Roztrzaskanie go nawiązuje do reklamy pierwszego Macintosha z 1984 roku, oczywiście od Apple, a było to utrzymane w stylistyce z powieści Orwella rok 1984. Nie jest to przypadek, ponieważ jak pewnie wielu z was wie, Steve
Jobs, twórca Apple, był jednym z głównych twórców studia Pixar. A czy zauważyliście może coś ukrytego w scenie, w której główne emocje pojawiają się na paradzie potencjalnych zawodów Riley? Jeśli przyjrzycie się dobrze, zobaczycie w tle znaną z serii Toy Story piłkę Luxo. To także jest element, który przejawia się w filmach Pixara. No i razem z numerem A113 oraz autkiem Pizza Planet mamy dzięki temu w filmie hat-trick klasycznych, stałych easter eggów z Pixara. W scenie ataku paniki obawa nie stanęła w miejscu z przerażenia. Właśnie przez to, że próbowała kontrolować 1000 rzeczy na raz, była tak szybka, że z naszej perspektywy wygląda to, jakby ją zamroziło w miejscu ze strachu. Poprzez ten zabieg twórcy chcieli wyraźnie nam przekazać, jaki może być skutek próby rozważania tylu myśli na raz w jednej sekundzie i takiego nadmiernego myślenia. Robi się chaos, a my zamiast wszystko ogarnąć, tak naprawdę wprowadzamy się w jeszcze większy strach. W napisach końcowych widzimy, jak w głowach rodziców Riley również pojawiają się obawy, jednakże jak możemy zauważyć po reakcjach innych emocji, w ich głowach obawy były długo nieobecne. Sugerowałoby nam to, że niepokój i obawa to emocje, których doświadczamy częściej w wieku dorastania i jako ludzie dorośli albo odczuwamy ich znacznie mniej, a być może nawet bardziej potrafimy sobie z nimi radzić i uczymy się z tą obawą żyć tak, aby nas nie paraliżowało. Dziękuję za oglądanie, do kolejnego odcinka, no i cześć!